Thumbs are always around the barbell in the bench press. Always. A thumbless grip on a bar is a real dumb thing to do. Okay? Now, if you're benching 700 pounds in a competitive power meet and you want to take a chance on doing that, I'm not talking to you. But people starting out on the bench, hold the bar in your thumb. Hold the bar with your thumbs. ...around the bar. It's as dangerous enough as it is without taking the risk of the bar slipping out of your hands and hitting you because the thumb wasn't around it. OK? No nie, to, to jest, jest ryzyko, tak? To nie, że to jest niebezpieczne, to jest po prostu jak nie potrafisz, To To, to żebyś inny. nie szalał, o to chodziło. Tak. No. A no nie, Boże, czy ty to widzisz? Jeżeli ktoś wyciągnie wnioski z dzisiejszej lekcji, to będzie nieśmiertelny. No i macie takiego właśnie nieśmiertelnego, nieśmiertelnego gościa w swojej drużynie. Nieśmiertelny, Andrzeju, to ty możesz być co najwyżej w GTA San Andreas. Co najwyżej. W normalnym życiu ludzie często przez głupoty umierają. Takie przypadki możesz zobaczyć na kanale KFD. Tam też były osoby, które myślały, że są nieśmiertelne. Jedna z tych osób prowadzona przez Twojego znajomego Aleksander też wydawało mu się, że jest nieśmiertelny. Teraz już go z nami nie ma. Wojtek, Polak, też wydawał, wydawał się nieśmiertelny. Pewnie mu się wydawało, że jest nieśmiertelny. Aktualnie już go nie ma. Na kanale KFD było to bardzo mocno widać. Ja bardzo często przestrzegałem przed środkami dopingującymi. Przed głupotami, robieniem głupot na siłowni, przed takimi ludźmi jak ty. Ludźmi, którzy myślą, że wiedzą wszystko. Bardzo często to są ludzie, którzy z braku wiedzy zaczynają wyzywać. Człowieka, który chciałby jakąś wiedzę przekazać. Bardzo często to są ludzie, tacy jak ty, którzy myślą, że wiedzą już wszystko. Przecież twoje słowa z ostatniego podcastu, że zacytuję, ja nie mam autorytetów. Ja nie miałem autorytetów. Chodziło o to, że jesteś najmądrzejszy ze wszystkich. Cały czas propagujesz mał chwyt. Nie chcesz się przyznać do błędu. Jesteś człowiekiem bardzo niepokornym. Zerwałeś biceps i tam nie było nieśmiertelności. Tam może zapomniałeś przez chwilkę, że to nie jest GTA A5 i zerwał się tobie biceps. Wyszła tobie obustronna ginekomastia po środkach dopingujących miseczka A. Przepuklina pępkowa. Zerwałeś dwójki bodajże w nodze. Tam nie byłeś nieśmiertelny. W życiu jesteś śmiertelny. I taka sztanga, która jest ze stali, jak najbardziej możecie pozbawić życia. Ale żeby tak z tobą zakończyć i przeorać was tam troszeczkę w KFD, żebyście nie myśleli, że jesteście najmądrzejsi? aczkolwiek ja nie mówię, że jestem najmądrzejszy. Ja uważam, że idiota wie wszystko. Tak jak ty, Andrzeju. I nie ma autorytetów. A człowiek mądry, człowiek pokorny, uczy się całe życie. I Andrzeju, tutaj mam książkę, książki, przedstawię Ci najpierw może postać, bo to książki, to pewnie Ty zaraz będziesz chciał obalić. Ale może postać Ci przedstawię. Frédéric Deliaver, to jest gość Francuz. Poczytajmy troszeczkę o tym gościu, kto to jest. Jest utalentowanym artystą posiadającym wyjątkową znajomość anatomii ludzkiego ciała. Może tak troszeczkę przesunę. Wybaczcie, że troszeczkę was przesunę. O, może nie tak, ale o, o tak. Pozwolicie? Jest utalentowanym artystą posiadającym wyjątkową znajomość anatomii ludzkiego ciała. Przez pięć lat studiował anatomię i morfologię w szkole sztuk pięknych w Paryżu i sekcję zwłok. Przez trzy lata na Wydziale Medycznym w Paryżu były redaktor naczelny magazynu Power Mac pisał dla wielu wydawnictw na temat fitness, takich jak Le Monde, Le Monde chyba, tak to się czyta. Wybaczcie, że niektóre rzeczy tutaj nie będę potrafił, bo to po francusku. De Masel, Men's Health w Niemczech, czy Iron Man. Jest autorem bestsellerów. I tutaj macie wypisane te wszystkie bestsellery. Zdobył tytuł mistrza Francji w trójboju siłowym w 1988 roku. Prowadzi na całym świecie konferencje dotyczące zastosowań biomechaniki sportu. Jego wysiłki dydaktyczne przyniosły mu Grand Prix z techniki, pedagogiki sportowej. Niesamowicie utalentowany gość. Niesamowicie. Tutaj macie wszystkie jego książki.

O tobie, Andrzeju, nikt nie słyszał. Tutaj mam bardzo cenionego gościa, od którego naprawdę można się uczyć, dużo się uczyć. Jedną z jego książek jest Atlas Treningu Siłowego, wydanie drugie. Atlas Treningu Siłowego. To jest to, Andrzeju. O! Atlas Treningu Siłowego. Fredik Delivier. Redakcja naukowa tłumaczenia. Ryszard Jasiński, wydanie drugie. Światowy bestseller, Andrzeju. Światowy. Światowy bestseller. I teraz, Andrzeju, w tej książce, właśnie w tej książce tego człowieka, jest taki obrazek. O, o taki. Myślę, że tutaj zobaczysz, możesz założyć okulary, bo wiem, że ty masz lekkie problemy ze wzrokiem, to może załóż okulary. Daj masz przedstawiony chwyt zamknięty, jedynka. Przetłumaczę, wytłumaczę to tobie, tak wiesz, łopatologicznie, bo wiem, że wy tam w KFD macie problemy nawet z rozpoznawaniem no, takich prostów, prostych obrazków, także rozpoznawaniem jedna dopiero co zrozumienie, także pozwól, że zrobię to w sposób taki łopatologiczny, jak dla dziecka. Pierwszy obrazek pokazuje tobie chwyt zamknięty, drugi obrazek, chwyt otwarty tutaj mamy taki wykrzyknik. Uwaga! Andrzeju, to oznacza ten wykrzyknik. Ten chwyt jest małpi, otwarty. I teraz jest napisane. Uwaga! W celu zachowania maksymalnej ostrożności należy zamknąć uchwyt sztangi przez ułożenie kciuków przeciwnie do reszty palców. I dwójeczka. Widzisz, Andrzej, tu jest jedynka, chwyt zamknięty, a tu jest dwójka. Tak dla Ciebie specjalnie, żebyś mógł to zrozumieć. No i wszyscy z KFD. Którzy pewnie też myślą, że są nieśmiertelni Jeśli uchwyt sztangi Nie jest zamknięty przez, przez kciuki Ułożone przeciwnie do reszty palców Sztanga w każdej chwili Może się wyśliznąć z rąk I spaść na szczękę Lub co jest bardziej niebezpieczne Na szyję No Andrzej, ty mówiłeś wcześniej Że sztanga spaść na szyję nie może Pisałeś, że ludzie, którzy tak myślą To są moi trole, idioci że jesteśmy trolami, idiotami. Ponieważ myślimy, że sztanga spaść na szyję nie może podczas małpiego chwytu. Tak, Skup się Andrzej, bo tego się więcej nie wyklepie. <grytanie> Skup się Andrzej, tego się akurat nie wyklepie. Może spaść na szczękę lub na, na szczękę lub co jest bardziej niebezpieczne na szyję, powodując poważne urazy. A więc jeszcze raz Andrzeju, żebyś zrozumiał, jeśli uchwyt sztangi nie jest zamknięty, przez kciuki ułożone przeciwnie do reszty palców, sztanga w każdej chwili może wyśliznąć się z rąk i spaść na szczękę lub, co jest bardziej niebezpieczne, na szyję, powodując poważne urazy. To jest napisane w tej książce, Andrzeju, tego człowieka o wiedzy niesamowitej, przy którym ty jesteś, można powiedzieć, takim pierdem. Bo miałem być dzisiaj niebezpieczny. Nie, niebezpieczny. Może niebezpieczny nie będę, ale niegrzeczny. Ty jesteś takim pierdem. Co najwyżej, ty możesz napisać post na Facebooku przy porannej kupie, podzielić się w KFD tym postem i udać, że jesteś mądry, że posiadasz wszystkie rozumy. A tak naprawdę jesteś człowiekiem bardzo głupim, który myśli, że wie wszystko. Oczywiście możemy jeszcze dyskutować o twoich eksperymentach na małpach, które przedstawiałeś na kanale KFD, które nie istnieją. A po zwróceniu uwagi, że te eksperymenty w ogóle nie istnieją, bo ty przedstawiałeś eksperymenty na małpach i dorabiałeś do tego swoją ideologię przez 10 minut. Później ja tobie na Instagramie napisałem, że te, że te eksperymenty na małpach w ogóle nie istnieją, nie było takich badań. Ty zrewidowałeś swoją wiedzę, sprawdziłeś, że takich eksperymentów nie było, ale jak to piechowiak mówi, olałeś widzów KFD ciepłym moczem. Ponieważ nie sprostowałeś tego, uznałeś, że jesteś człowiekiem nieumylnym, no to jak możesz powiedzieć, że się pomyliłeś? Że takie badania nie istnieją? Jeszcze jakbyś miał powiedzieć, że Patryk to tobie pokazał, no przecież korona z głowy by ci spadła. Nie da rady. Przecież Sebastian Kot, twój znajomy z ekipy KFD, wcześniej nagrywał, że chwyt małpi jest niebezpieczny. A teraz czemu się nie odzywa? Czemu ja muszę tobie przedstawiać książki naukowe? Może Sebastian przedstawi tobie książkę i ten obrazek. Teraz tak kończąc te wywody do ciebie, Andrzeju, bo tego się nie wyklepię. To tak. Mam propozycję do was wszystkich skarbu. Nie tylko do ciebie, Andrzeju. Proponowałbym to skserować, najpierw zeskanować, żeby nie niszczyć tak pięknej książki wartościowej, takiego wspaniałego autora, cenionego na całym świecie. Żeby taki pierd nie niszczył tej książki, jeden z drugim, no to zeskanować, wydrukować podwójna taśma, bardzo mocna, m podwójna taśma i pierdyknijcie sobie to wszyscy na czole. Wszyscy z KFD, pierdyknijcie sobie ten obrazek na czole i chodźcie tak po siłowni. Taka propozycja ode mnie. Tylko mocna taśma. I na te puste łby poprzyklejajcie sobie ten obrazek. Wtedy może każdy, kto do ciebie przyjdzie, i ty będziesz mu starał się opowiadać swoje wysrywy na podstawie Twoich teorii z Facebooka, pisanych przy porannej kupie, to może wtedy taki człowiek powie: Mam do czynienia z idiotą, bo ma tą kartkę na czole przyklejoną, a mówi mi, że małpi chwyt, że chwyt otwarty jest bezpieczny. Tak? Jeszcze jedna kwestia, bo Andrzej może dalej mówić, że mimo tego, że autor, wiecie, który studiował anatomię, no gość bardzo, wiecie, utalentowany, utytułowany, napisał, że sztanga może spaść na szyję. Andrzej mówił, że sztanga na szyję spaść nie może, że nie ma takiej możliwości. Może ja tobie, Andrzeju, przedstawię. Naoczny przykład, jak sztanga spada na szyję. Bo może to nie dociera do twojego uba, bo ty mówisz, że szyja jest z drugiej strony. Nie potrafię tego zrozumieć. Ale powiem ci, że nie jest to dla mnie zaskoczeniem, bo wiem, że do pustego uba dużo nie dociera. Tacy ludzie myślą, że są nieśmiertelni i wiedzą wszystko. To zobacz, jak wygląda upadek sztangi na szyję, Andrzeju. Przyjrzyj się uważnie, to nie jest żaden fotomont. Jest chwyt otwarty i następuje upadek sztangi na szyję. Andrzeju, w tym momencie sztanga leży na szyi. I dokładnie jest taka pozycja, którą pokazywałem u siebie na materiale instruktażowym. Sztanga leży na nadgarstkach i na szyi. I gdyby nie spoter, to by był to wypadek śmiertelny. A że nie spoter, to ten gościu przeżył. I to się stało przez małpichwyt. Ale Twoim zdaniem, Andrzeju, sztanga wypaść nie może na szyję, kiedy masz małpichwyt. To są Twoje słowa, że tylko idioci pomyślą i trole, że sztanga może wypaść przy małpichwycie na szyję. Jesteś po prostu ignorantem, człowiekiem, który nie troszczy się. O życie, zdrowie innych. Dlatego też nie potrafisz przyznać się do błędu, bo spadłaby tobie ta korona z głowy, którą ty nosisz. I myślisz, że jesteś człowiekiem nieumylnym. A jak już powiedziałem wcześniej, jeszcze raz powtórzę tobie, żeby to dotarło do tego Łuba. Człowiek, który myśli, że wie wszystko, jest idiotą. No i też pewnie myślisz, że jest nieśmiertelny. A człowiek, który jest rozsądny, pokorny, uczy się całe życie. I radziłbym tobie kupić sobie tą książkę, którą prezentowałem wcześniej, otworzyć sobie to i uczyć się, Andrzeju. Uczyć się. Uczyć się od człowieka, który przewyższa cię wiedzą, doświadczeniem. Może stukrotnie. Tak to wygląda. Chyba temat już mamy tych wysrywów zamknięty. I jeszcze raz. Andrzeju. Nieśmiertelny to ty możesz być co najwyżej w geta. W realnym świecie to zerwał się Tobie biceps. Wyszła ci ginę zerwałeś dwójki w nodze. Tak wygląda realny świat. Thumbs are always around the barbell in the bench press. Always. A thumbless grip on a bar is a real dumb thing to do. Okay? Now, if you're benching 700 pounds in a competitive power meet and you want to take a chance on doing that, I'm not talking to you. But people starting out on the bench, hold the bar in your thumb. Hold the bar with your thumbs around the bar. It's as dangerous enough as it is without taking the risk of the bar slipping out of your hands and hitting you because the thumb wasn't around it.